Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Tak było. Oni będą na maturze, czyli zaczynamy cykl Tuzy polskiej literatury i ulubieńcy naszej historii, którzy narobili sobie w życiorys. Którzy mają takie rzeczy w swoim CV, że na stówę. Na stówę nie powiedziała wam o tym ani wasza pani od polskiego, ani wasza pani od historii. Żeby daleko nie szukać, prawda? Taki Mickiewicz Adam, prawda? I jego bierzemy na pierwszy ogień. A kojarzę. Kojarzę Adam Mickiewicz, kojarzysz. No, trochę rzeczy napisał. No. Na przykład te jego przepisy jednogarnkowe nadania z wołowiny. To jest petara, to jest naprawdę. To właśnie on, prawda, ten Adam Mickiewicz, on bardzo lubił panny. Za młodu uderzał do niejakiej Maryli Wereszczakówny. Ponoć ona nie była ładna, ale była urocza. A ja widziałem portret. Nie była, sympatyczna była. Sympatyczna. Znaczy, mogło chodzić o fakt, że tata Maryli miał 1000 hektarów gruntu, a Adam był wtedy nauczycielem. No, powiem ci, w edukacji nigdy nie było kokosów. To tak raczej słabo finansowo. Właśnie. No i tata Maryli podobno powiedział córce, że ją wyda za równie bogatego hrabiego i ta powiedziała, i tu nie będzie zaskoczenia, okej. Okay. Czyli hrabia tak, Adaś nie. Adaś nie. Okej, okay, tatuś. Zwłaszcza, że hrabia Puttkamer. Tak. Ładne nazwisko, tak, niepolskie. Piękny. Piękny. Cytat taki. Dorodny, piękny młodzieniec z włosem blond, wijącym się w pierścienie. Wąs. Wypisz mi, wymaluj ja z liceum. Wąs wijący się w pierścienie. No ja love. Nie wąs, tylko włos. Włos. No mówię, wypisz, wymaluj ja w liceum. Taki cherubinek amorek, no to nie, to naprawdę. Ale, trochę krost miałem, ale... Ale czekaj, bo nas w szkole uczyli, że z miłości do Maryli Adam miał napisać to lubię. Tak, tak, tak. Ale biografowie mówią, że nie. Tak, bo on to lubię napisał do niejakiej Juzi. Juzi? Choć inne źródła mówią, że nie do Juzi, tylko do Zuzi. Na jedno wychodzi. A dopiero potem rzecz całą... Huzia na Juzia, to jest... On to potem przypisał, żeby niby było do Maryli. Tak, masz Maryla, se czytaj. Czyli Love Juzia zmienił na Love Maryla. Tak, tak. Masz Maryla, se czytaj, powiedział, mówi, a co tatuś wysiewa w tym roku? A tak co było. Tam, co tak, tam słychać w polu? I Maryla powiedziała, że fajnie napisał, ale że woli hrabiego. No i Adam wyjechał do Kowna i tam się wdał w romans z Karoliną Kowalską, żoną przyjaciela. Z żoną przyjaciela. No i tego nie ma jak bronić. Nie ma. To jest, tak się nie podobno robi. Podobno wylądował z Kowalską w łóżku równo tydzień po ślubie ukochanej Maryli z hrabią. A to może tak, żeby się lekko pocieszyć, żeby otrzeć łzę? Oczywiście, ocierał sobie majtkami. Ocierał sobie łzę właśnie majtkami pani Kowalskiej. Ale wybuchł z tego powodu skandal, bo Adaś grał w karty z niejakim Nartowskim, który też uderzał do Karoliny. Ale ta Karolina go nie chciała, tego Nartowskiego. Ja moda na sukces, ja cię spierdykam. Chciałbyś Nartowskiego? Nie chciała Nartowskiego, bo wtedy już tam Adaś, że tak powiem, ocierał łezkę majtkami. Tak? No i Nartowski przegrywał i zaczął się wyzłośliwiać, że Karolina coś tam i Adaś wstał i strzelił go w pysk. Czyli dał mu plaskacza w ryja. A wygląda z tymi takimi... Żeby tu użyć języka poetyckiego. Ja go widziałem w klasopracowni do polskiego, to on wygląda z tymi takimi bokobrodami w apaszce, że tak... Adaś? Przepraszam, panie Nartowski. No tak wygląda, jak wisi, tak jak głównie wisiał w sali do polskiego, to tak elegancki. Panie Nartowski, napije się pan wódeczki, panie Nartowski, nie? Ma zmrożona. A tu nie, plaskacz na gębę, I gdy Nartowski próbował się podnieść... Po tym plaskaczu? Tak, po plaskaczu, Adam Mickiewicz, nasz kochany wiesz, złapał lichtarz i przyjechał mu w ten głupi łeb Nartowski. Lichtarzem, proszę pana. Gasił świeczek, tylko w ryj. Grać w karty trzeba z dala od lichtarza. Ale oni wtedy robili patostreamy bez internetu, czy o co chodzi? Tak, ale co było dalej? Na co wpadł zaniepokojony hałasami mąż pani Karoliny, doktor Kowalski. Przyjaciel Adasia, tak. I się o wszystkim dowiedział. Coraz bardziej, to już zaczyna być turecka telenowela. A Karolina to widziała? A stojąca obok Karolina zemdlała. Jeszcze w tym czasie ma majtki mokre od łez. Tak, potem miał być pojedynek. Kowalski chciał wyzwać Adasia, ale się sprawa rozeszła po majtkach pani Kowalskiej. Prawdopodobnie, bo posągowa pani Karolina przekonała męża, że to nieprawda. Widać miała argumenta. Ja słyszałem, że ona była podobno najpiękniejsza dziewczyna w Kownie. Czyli że to numer uno było. Czyli dzięki
temu mamy między innymi pana Tadeusza, czy Dzidy. Dzidy. Czy te, bez których polska literatura byłaby uboższa, a matura łatwiejsza. Tak, tak. Ale Adam, z tą Karoliną, to w ogóle my wiadomo, czy oni coś teges, tego, czy on po prostu tylko wzdychał i takie pisał smutne tam sonety, nie wiem, przesączone tęsknotą i onanizmem. Coś było z tego. Coś było, jakiś tak? teges, meges i śmeges było, bo Adam pisał do innego kolegi. Ale przepraszam, czyli jakby muskał piórem pergamin jej szczęścia, tak? Tak. I analizował metaforę jej życia. Co pisał? Adam pisał do kolegi: wyobraź sobie, jeżeli możesz, bóstwo z igrającym na barkach włosem wśród muślinów na wspaniałym łożu w pięknym pokoju. A w muślinach? Na to bóstwo codziennie patrzę. Przepraszam, zostawmy te muśliny. Czyli gościu... Ale włos na barkach cię interesuje. Czekaj, nie. Chodzi o to, że gościu Adam Mickiewicz pisał do jednego swojego ziomusia, tak, że taś Tasia żona drugiego swojego ziomusia. Tak. I my tego gościa dzisiaj deklamujemy na akademiach. Ludzie. Mało tego, ja czytałem, że w tym czasie, kiedy to włos igrał na barkach... Wśród muślinów. Tak. Adam już zaczął słać listy miłosne do mężatej już Maryli. Tej właśnie, tej poprzedniej Maryli, czy już teraz pani Puttkamer. Pani Puttkamer. Nie pisał Madame Puttkamer. Czyli tutaj tej włos igra na barku w muślinach, a ten sadzi epistoły miłosne do Marylki. No. I dlatego on przestał pisać wiersze, bo to tak, raz obowiązki sypialniane, to wysiłek. Dwa, listy do M, a i napić się trzeba było. No, przyleciała mu zapatrzyć, co Adaś robi, mówi, przecież jestem dzisiaj potrzebna. Ale on chyba dobrze pisał te listy do tej Marylki, bo ta mu podarowała konia. Czy na walentynki. Nie wiem, czy po to, żeby tam mógł dojeżdżać na schadzki, czy to był taki masz dużego konia. Dojeżdżać na pewno, czy na schadzki, nie wiadomo. Co było dalej, czy ktoś wie? No, był taki epizod w życiu Wieszcza, że... A, bo zostawiamy już tutaj sprawy Maryli na boku. Był taki epizod, że podobno on z dwiema paniami naraz. Boryczkał się. I jedna to była pani aptekarzowa, żona farmaceuty, a druga jakaś młodsza panna. I do obu pisał łzawe listy, które się zachowały. Ale też na przykład do aptekarzowej mógł grać dobre piguły, bo to ono Nie, generalnie patrzcie, generalnie można powiedzieć, że Mickiewicz był ciekawy świata, bo wchodził gdzie mógł i kiedy mógł, a mógł. Ciekawe. No a w szkole czego się uczymy? No, uczymy się, że miał żonę, że miał dzieci, że pisał piękne wiersze. I poemata. To w takim razie ze szczegółów, to ja wam powiem, że nasz Adaś Wieszcz miał dzieci 6, przynajmniej tych oficjalnych. Z żoną w sensie 6. Z żoną miał 6, tak. A wtedy jeszcze nawet nie było 500+. Nie mówiąc o 800+. Czyli oni to wszystko robili dla Polski. Dla kraju. Cierpiącego pod butami zaborców. No i jeszcze z ważnych informacji, które mogły wpłynąć na jego twórczość, jak ja przeczytałem, 4 lata po ślubie jego żona stwierdziła, że jest wcieleniem Matki Boskiej i potrafi uzdrawiać. Ale to troszeczkę trudno jej się dziwić. Przepraszam, jak wytrzymywała z takim gościem jak Mickiewicz. Tak. Przecież to też byś się uważał za wcielenie Matki Boskiej. Co najmniej. No jest jeszcze druga opcja, że pani Celina... Mickiewicz, ta żona. Tak, żona pana Adama. Prawdopodobnie przeczytała za dużo dzieł męża Mickiewicza. Tak, bo to przed spaniem 10 stron i to jeszcze dziadów. Z brudnopisu. Do śniadania 10 stron dziadów. Ona mu chyba wygładzała rymy panu Tadeuszu. Tak, i kiedy ona mu wygładzała rymy, on wygładzał pościel z Ksawerą Daybell. A kimże była Ksawera? To była służąca u Mickiewiczów i z nią Adaś miał przynajmniej jedną córkę. Czekaj, to już mi się na palcach jednej ręki te wszystkie jego nie mieszczą. Nie. To fajnie, bo to co w każdym miesiącu jakiś prezent na urodziny kupował. Ale słuchajcie, bo innym znanym faktem z jego życia... Czyli ktoś taki, przepraszam, jeszcze wrócę, ktoś taki wisi w waszych klasopracowniach. Niepoważny facet, w ogóle nieodpowiedzialny. Fajne bokobrody, litwojczyzno moja, to dziwnie. Ale może dziewczęta w tamtych czasach leciały na takie PKS-y. Może. Adaś, przecież ochrać ci PKS-a, a Adaś mówi Oui. Bo we Francji wtedy już. Ale słuchajcie, to ja wrócę do tego. Innym znanym faktem z jego życia, Mickiewicza, było umiłowanie alkoholu. Jeszcze pije. Podobno trąbi po 4 flachy kalwadosu dziennie w pewnym momencie. Kalwados. I dowodem na to są wspomniane Dzidy Mickiewicza, nie? Tak. No, nikt na trzeźwo by takich andronów nie napisał. I jeszcze się
autorowi części pomyliły. To nawet jest ciężko czytać na trzeźwo. Tak, no się części pomyliły, budzi się Miki rano, rozumiesz, czyta to, co napisał i mówi, kurwa, co to jest? Dokładnie. Nie? Tak, kto mi to napisał? Która to część? Tak, i wlazł pod łóżko, czy czasem nie ma tam autora. Patrz, jest autor, on. Tak było. Natomiast z tego, co ja wiem, to on po dziadach zaczął troszeczkę mniej pić. No. Odstawił kalwados, już tylko 3 flachy dziennie pił. No to słuchajcie, bo Adam Mickiewicz nie był święty. No nie. Ale został wyniesiony na ołtarze literatury. Tak. Literatury polskiej. Tak. Obok takich postaci jak ten, czy nawet tamten. Ale słuchajcie, najgorsze jest to, że Adam Mickiewicz uważał siebie za socjalistę. Mhm. I cytuję, chciał rozwiązania sprawy ludzkości przez pokój. I to jest, że sztandar ostatniej wojny wolności przeciw despotyzmowi. Wypisywał takie historie, głupoty wypisywał. Czyli Micek Adamkiewicz w SLD? Tak. Albo w partii Razem, nie wiem. Natomiast słuchajcie, później Adam Mickiewicz z takiego młodego, obiecującego literata, poety, zmienił się w starego, pijącego, obiecującego kobietom Bóg wie co literata. Tak to właśnie, podsumowując żywotwieszcza, tak to było. I to możecie sobie zanotować i przemycić na maturze, jeśli będzie coś o Mickiewiczu. Ale słuchajcie, bo się jeszcze okazuje, że nawet po śmierci Adam Mickiewicz rozrabiał. No jeszcze nie wyparował kalwados całkiem. Rozrabiał kalwados? Z czym? Z wodą? Nie, sprowadzono prochy poety, żeby go pochować na Wawelu. No. I chłopi, jak go sprowadzili, pochowali, zaczęli oskarżać Micka Adamkiewicza o wilgotne deszczowe lato. Poważnie? Tak. Że bezbożnik, że kobieciarz, że socjalista szaławiła, leży na Wawelu. I lud mówił tak, poetnik, planetnik. Bo planetnik to był taki upiór mający wpływ na pogodę. Że im ten tutaj nieżyjący Adaś... Bo wtedy plotka po wsiach mówiła, że Adam zniszczył francuskie rolnictwo. Tak. To czytam o tym, dlatego ci wcisnęli nam prochy Mickiewicza, że Francuzi mówi, weźcie sobie te prochy, bo już mamy za mokro. Czyli tak właśnie było. Tak było. Bruził Mickiewicz w rolnictwie, a teraz bruździ nam na maturach. Dokładnie. Więc uważajmy na niego, bądźmy czujni, nie ufajmy utworom tego człowieka. Niech nam Szaławiła jeden nie mówi jak żyć. Dokładnie. A propos omówienie utworów Szaławiły pana Tadeusza tu na kanale u nas. Tak. Kończymy i jakby tu powiedzieć, niech wam Mickiewicz lekkim będzie. Subskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górze. Fifaraszki i tak dalej. I wyślijcie 5 innym maturzystom. Mówcie o nas dobrze na mieście. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron. Radiowcy bez cenzury. Całujemy mocno. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Super, fajne. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Fajne. Uważam, że jak ktoś tego wysłucha kilka razy, to wtedy zdaje maturę na 99%. No nie, bo to od razu widzi, że to jest tekst kultury jednak, tak, nie? Tak. Tam jest. I jakby głos Olbratowskiego dodaje szlachetności. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany, kręty. Jak wąż boa do ust go przycisnął. I to jest dowód na to, że węże boa były wtedy na oburącz. Litwie. Tam był taki gościu oburącz jeszcze. Oburącz, tak. To oburącz go przycisnął. No. Jerzy oburącz. Co się tam działo? Syn starego. A na grzybobraniu? Oburącza. Syn starego oburącza. Co się działo, to o tym opowiadamy też tutaj w naszym omówieniu 13. Księgi. Pana Tadeusza i innych. Cuda, panie, cuda.